Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Fabryki Rowerów. Dzisiaj Wam prezentuję niezwykle ładny Domani SLR 7. Domani to jest mój faworyt generalnie z całej kolekcji Treka, jeżeli chodzi o rowery szosowe, dlatego że jest to rower szosowy uniwersalny, mocno uniwersalny. Sam na takim rowerze użytkuję go, przejechałem na nim Paryż-Roubaix. I dużo o nim wiem i naprawdę zachęcam wszystkich do spróbowania Domani, bo Domani jest rowerem i świetnym na szosę i można nim jeździć po szutrach, po lasach, tak naprawdę wszędzie. Może być też rowerem wyprawowym, długie jakieś trasy, czy jak jeżdżę dookoła Polski, czy inne wypady, też na nim uwielbiam jeździć. Co on takiego w sobie ma? Mamy w Treku trzy kolekcje rowerów. Mamy super szybką, aerodynamiczną Madonkę. Mamy Emondę super lekką w góry dla maniaków wagi i mamy rower Endurance Domani. Domani charakteryzuje się tym, że ma wyższą główkę ramy, więc siedzimy już z założenia wyżej. To jest Domani czwartej generacji, która jest pozbawiona systemu ISOSpeed z przodu. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj szerszy widelec. Za chwilę Wam pokażę poprzednika. I stosuje się szersze obręcze i szersze opony, które wpływają na komfort jazdy i fajnie tłumią drgania. Natomiast nadal Domani w czwartej generacji ma system ISOSpeed. Ja go Wam tutaj pokażę. On w tej chwili jest na takich magnesach. Czyli ta sztyca podsiodłowa, tutaj mamy zawias. Ona pracuje i tłumi drgania. To nie jest na zasadzie, że usiądziemy i nam się siodełko ugnie czy sztyca, tylko jeżeli koło dostanie strzał z od spodu, czyli bruki, szutry, jakieś nierówności, to wtedy pracuje, nie wybija kolarza z rytmu i pozwala prowadzić rower stabilnie. Domani, tutaj mamy model SLR, to też wspomnę, że wszystkie modele u nas, czy to jest Emonda, czy Madonka, czy Domani, występują w dwóch wersjach, SL i SLR. SL to jest OCL V karbonu 500, jest twardsze i troszkę cięższe, a SLR to jest dokładnie ten sam rower, na którym jeżdżą kolarze w World Tour w teamie Lidl Trek. To jest u nas najlżejszy splot karbonu i zarazem najsztywniejszy. I teraz jest jeszcze jeden wyjątek. Domani jest jedynym wyjątkiem. Emonda Madonka jest tylko w wersji SL i SLR. Natomiast Domani, tutaj chciałbym, żebyś pokazał, Bartek, występuje w wersji RSL. RSL różni się od SLR, że ma niższą główkę, geometria jest zbliżona do Madonki. Nie ma schowka, który Wam za chwilę będę pokazywał, na pompkę, na kluczyki. I ma tutaj dołożony karbon przy mufie suportowej, żeby ten rower był jeszcze bardziej takim rowerem wyścigowym. Czyli to jest Domani, która ma tłumić drgania, ale ona jest dla kolarzy, którzy no jeżdżą, że tak powiem, w takiej szybszej pozycji. Nie jest de facto rowerem Endurance. To jest jedyny wyjątek w naszej kolekcji. I wersja RSL występuje tylko i wyłącznie w ramach i my wtedy Wam możemy zbudować dowolny rower. Także wracamy do standardowej SLR. Oprócz ISOSpeeda wspomnianego mamy fajny schowek. Tutaj możemy włożyć sobie kluczyk. Tutaj mamy taki pokrowiec, do którego jeżeli dobrze zapakujemy dętkę, łyżki, nabój i pompkę, to chowamy, nie musimy tego wozić w kieszonce czy w torebce podsiodłowej. O, tu jest akurat kabel do ładowarki. Chłopaki włożyli, żeby go nie zgubić. No i tutaj normalnie też standardowo mocujemy koszyk na bidon. Jeden lub dwa. Tak się zamyka, to jest stabilne, bardzo fajnie. To też nam ułatwia, jeżeli ktoś jedzie na dłuższe wyprawy i stosuje bikepacking, czyli jakąś dłuższą sakwę, że ten zestaw podręczny ma schowany w tej ramie. Ten model jest w malowaniu takim limitowanym. Ono wyszło na Paryż-Roubaix 2023. Co prawda wyścig w zeszłym roku był bardzo szybki, najszybszy w historii i kolarze ze wszystkich teamów nie pojechali na rowerach Endurance, tylko pojechali na rowerach aerodynamicznych. To świadczy tylko o tym, no, że kolarstwo zawodowe, a nasze amatorskie jest zupełnie inne. Co jeszcze takiego ważnego przy Domani mogę Wam powiedzieć? No duży jest prześwit opony, to jest fajne. Ja normalnie w swoim rowerze też często stosuję opony gravelowe,
Można tu włożyć nawet do 38 bezpiecznie, 35 najbezpieczniej, ale są osoby, które i wkładają, jak jest delikatny bieżnik, 40. Support jest jak we wszystkich trekach w tej chwili T47, czyli już trek nie korzysta z ściskanych łożysk. Jest ono tyle fajne, że jest to skręcane, stabilne, nie ma opcji, żeby tutaj te łożyska się wyrobiło. On już jest trzeci rok na rynku, bardzo dobrze się sprawia. Także malowanie wracając, mamy takie limitowane na Paryż-Roubaix 2023. To malowanie było na Paryż-Roubaix 2022. A tutaj jeszcze Wam tak pokazałem woli ciekawostki poprzednią generację, którą też można znaleźć w fajnych, atrakcyjnych cenach, bo niektóre modele są do Mani SLR w trzeciej generacji. Ono ma też ISOSpeeda z tyłu, troszkę inaczej on był wyglądał i miało ISOSpeeda z przodu. Też już miało ten schowek, też było na systemie T47, jeżeli chodzi o support. Wracając już do tego modelu, wersja 7, pamiętajcie, cyfra w treku oznacza osprzęt, 7 oznacza grupę DI2 Ultegry lub Sramowskiego Forsa, czyli tutaj mamy nową grupę 12-rzędową, przerzutka przód, tył, klamko, manetki, hamulce, tarcze, korba, support, kaseta, łańcuch. Koła mamy karbonowe, Bontrager Aeolus Pro 37. O kołach warto wspomnieć, zawsze to Wam powtarzamy, ludzie nawet w to nie wierzą. Na koła jest dożywotnia gwarancja, tak jak na wszystkie ramy treka, na pierwszego właściciela. Natomiast na koła jest dodatkowy atut, że jeżeli uszkodzicie koło, lub nie wiem, macie jakiś nieprzyjemny wypadek, kraksę, cokolwiek się zdarzy, to trek wymienia lub naprawia na własny koszt takie koła. Te rowery można u nas obejrzeć, oczywiście mamy pełną rozmiarówkę, mamy też rozmiarówkę do testów, możecie przetestować. Zachęcam Was do Domani, ono jest często przy wyborze takiego fajnego roweru pomijane, bo szukamy pięknej aerodynamicznej madonki lub szukamy super lekkiego roweru. Natomiast no, ten rower jest najbardziej komfortowym rowerem ze wszystkich rowerów szosowych, zwłaszcza świetny dla osób, które też zaczynają jeździć na szosie. I co? Zapraszamy Was do nas. Oceńcie te rowery, jak i inne. Dziękuję.